Cześć, witam Was w kolejnej darmowej mini lekcji w ramach naszego projektu Film. Dzisiaj zdradzę Wam patent na super trik związany z muzyką, który pozwoli zaoszczędzić Wam masę czasu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie już skończony projekt, macie skończony minutowy film i znaleźliście idealną muzykę, co wcale nie jest takie łatwe. Niestety, film ma minutę, a muzyka ma kilka minut i teraz jak to wszystko połączyć? Pierwsza opcja, której zdecydowanie nie polecam, to jest po prostu cięcie muzyki w miejscu, w którym kończą się Wasze klipy. Tak nie robimy. Druga opcja to jest opcja dla tych, którzy znają się trochę na muzyce albo lubią liczyć takty, ciąć partie, dopasowywać to wszystko do siebie. Jeśli nie znacie się na muzyce, to będzie dosyć czasochłonny proces, żeby zrobić to prawidłowo. Trzecia opcja to opcja, w której program Adobe Audition wyręcza nas w tym wszystkim. Dlatego zaczynamy. Na naszej osi czasu mamy utwór, który ma trochę ponad 2 minuty. Ja chcę go skrócić do minuty i w tym celu klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję Edit Clip in Adobe Audition. I jak sama nazwa mówi, przeniesiemy się do programu Adobe Audition. Mamy tutaj mnóstwo opcji, ale w związku z tym, że to jest mini lekcja, przejdziemy od razu do działania. Klikamy prawym przyciskiem myszy na naszą ścieżkę, wybieramy opcję Insert into Multitrack i klikamy w New Multitrack Session. Nazwę to Projekt Film i wybieram miejsce zapisu. Polecam zapisywać w tym samym miejscu, w którym mamy projekt, czyli remix. I pojawia nam się coś takiego. Żeby zremiksować nasz utwór, wystarczy wejść w klip, remix, enable remix i nasz klip się analizuje, trwa to chwileczkę, minutę 13 sekund, co i tak zajmuje dużo mniej czasu niż dopasowywanie tego ręcznie, dlatego warto cierpliwie poczekać. Teoretycznie wszystko wygląda tak samo, ale kiedy najdziemy na koniec naszego klipu, pojawią nam się takie strzałeczki. Możemy dzięki nim manipulować długością naszego klipu. W tej chwili zmieniłam długość na minutę i kilka sekund. Miejsca, w których mamy ten zygzak, to są miejsca, w których program dokonał cięcia utworu. Jeżeli chciałabym wydłużyć nieco ten klip, mogę go też rozciągnąć w nieskończoność. I tak, z piosenki, która trwała 2 minuty, mamy utwór 5-minutowy. Okej, a teraz wracamy do naszego problemu. Mamy film, który trwa minutę i mamy trochę dłuższy utwór, więc musimy skrócić ten utwór. Dlatego z powrotem wracam do tej minuty. Klikam File, Export, Export to Adobe Premiere Pro. I tutaj, akurat w tej sytuacji, zostawię tą nazwę i zmieniam miejsce zapisu. Klikam Export. Jesteśmy z powrotem w programie Adobe Premiere Pro i teraz klikając OK, utwór pojawi nam się na nowej ścieżce, na naszym timeline'ie. Mega fajny trik, mega duże ułatwienie, czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że od dziś dopasowywanie długości muzyki do długości Waszego filmu już nie sprawi Wam problemu. Jeśli znacie kogoś, komu mogłaby się spodobać ta lekcja, koniecznie podeślijcie mu link do naszej strony www.projektfilm.pl, gdzie będzie mógł zapisać się do naszego mailingu i tak jak Ty otrzymywać darmowe tutoriale. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, hej!